Myślę, że większość z nas zna takie przykre uczucie, gdy ktoś chce naszym kosztem zrobić jakiś interes. Gdy, wykorzystując tę sytuację, że mamy jakieś trudności, okazuje nam zainteresowanie, zbliża się do nas, wyraża współczucie, może nawet obejmie nas swoim ramieniem, staje po naszej stronie, gdy jesteśmy w jakimś problemie, a potem wyłazi szydło z worka, że to robił, żeby jakoś skorzystać, żeby jakiś interes uwić na naszym nieszczęściu, na naszym problemie. Znacie takie uczucie? Przykrość całej sytuacji polega na tym, że rzeczywiście my często potrzebujemy zainteresowania, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy współczucia, potrzebujemy okazania miłości. Brakuje nam tego wszystkiego w życiu i dlatego właśnie się otwieramy, dlatego cieszymy się takimi wszystkimi przypadkami, gdy ktoś nas zauważy, gdy ktoś nam podaje rękę, gdy ktoś nam pomaga. I dobrzy ludzie wychodzą naprzeciw naszym potrzebom bezinteresownie. Podają rękę, okazują miłość i nie mają z tyłu głowy, jaki tu by interes przy okazji ubić na tym nieszczęsnym człowieku. Źli ludzie natomiast na potrzebach i na problemach chcą skorzystać. Chcą jakiś prywatny interes zrobić. I to jest przykre. Największym problemem człowieka jest głośniej grzech. My myślimy czasem, że pieniądze, że brak zdrowia, że to albo tamto. Największym problemem człowieka w świetle Biblii jest grzech. To właśnie z tego powodu, aż sam Syn Boży przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się bliżej tej sprawie na przykładzie ludu Bożego Starego Przymierza. Ponieważ grzech tak bardzo zdeprawował serce ludzi, Bóg postanowił, że wybierze sobie, utworzy sobie jeden naród i temu narodowi objawi się bardziej niż innym, przemówi do nich, przedstawi im swoje prawa, będzie obecny pośród tego ludu, będzie nadzwyczajnie ich prowadził i na przykładzie tego ludu pokaże całemu światu, pokaże innym narodom, jak to jest wspaniale, gdy Bóg jest Panem, a nie grzech, a nie diabeł. I mamy w Starym Przymierzu, w Księgach Mojżeszowych, przedstawiony cały system ofiar, które Izraelici mieli składać, ażeby właśnie rozwiązywać problem grzechu, problem obciążonych sumień, aby Izraelici, wierzący ludzie Starego Przymierza, żeby mogli stawać przed Bogiem, żeby żyli w pokoju z Bogiem, żeby ich życie było inne niż życie innych narodów. I gdy czytamy Stare Przymierze, to zauważamy, jak rozbudowana jest to sprawa. Jak wiele różnych ofiar trzeba było składać. No bo bardzo różne mamy wykroczenia, bo bardzo różne są grzechy. Są grzechy czynu, są grzechy zaniechania, no nie? Są grzechy, które wykonuje się w sposób aktywny, a są takie grzechy, że wystarczy nic nie zrobić i też już jest grzech. I wychodząc naprzeciw tym wszystkim przypadkom, Bóg dał Izraelowi rozmaite ofiary, które mieli składać, różne zwierzęta, różne pokarmy, składać w ofierze Bogu, aby zadośćuczynić, aby uporządkować sprawę tych wykroczeń i tych grzechów. I też powołał do tego, by te ofiary były należycie składane, powołał kapłanów i lewitów, cały zastęp ludzi, którzy się tym zajmowali. Najpierw w przybytku, w namiocie, a potem w świątyni to się odbywało. I celem tego wszystkiego było to, aby ludzie coraz bardziej
przestrzegali Słowa Bożego i coraz piękniej żyli, żeby życie narodu Bożego odróżniało się bardzo od wszystkich innych narodów. Taki był cel. Po to Bóg to robił. Gdyż ja, Pan, jestem waszym Bogiem, czytamy w 3 Mojżeszowej w 11 rozdziale 44 wersecie. Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Bóg chciał, żeby Izrael w swoim zachowaniu, w swojej naturze, w swoim postępowaniu upodabniał się do Boga. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja jestem waszym Bogiem, więc równajcie szereg. Starajcie się być taki jak ja. Bądźcie tacy jak ja. Bóg chciał, żeby Izraelici się uświęcali, no i żeby byli szczęśliwi, bo jak mówi Psalm 106, werset 3, szczęśliwi ci, którzy strzegą prawa i zawsze postępują sprawiedliwie. Tacy ludzie są szczęśliwi. My znamy to uczucie, jak przeżyjemy dzień, jak należy. To jak się lżej kładzie człowiekowi spać, nie? Jak przeżyjemy tydzień, jak należy. Idziemy w niedzielę na nabożeństwo, to aż się chce śpiewać, prawda? Ale jak przeżyjemy tydzień tak nie całkiem po Bożemu, się pokłócimy, zrobimy różne rzeczy, które dotykają naszego sumienia, to idziemy na nabożeństwo i się wcale śpiewać nie chce. I nie rozumiemy, czemu oni śpiewają. Przecież te nabożeństwa powinny być takie, że sobie tu siedzimy, przyjdziemy, sobie posiedzimy, posłuchamy, jak deszcz pada i pójdziemy do domu. Będą takie refleksyjne nabożeństwa. Szczęśliwi ci, którzy strzegą prawa i zawsze postępują sprawiedliwie. Więc to wszystko, cały ten system ofiarniczy był po to, żeby pokazać ludziom, jak Bóg by chciał, żeby ludzie żyli, bo to gwarantuje to, że będą szczęśliwi. I oczywiście ten cały system pokazał też i to, że ludzi nie stać na takie życie, że bardziej Bóg chciał, żeby oni byli blisko, jak już przeczytaliśmy dzisiaj Ozeasza w 11 rozdziale, tym bardziej oni odchodzili od niego. Wracając do tego systemu ofiarniczego, widzimy też, że Bóg zatroszczył się, aby ludzie, którzy odpowiadali za prawidłowy przebieg składania ofiar, byli należycie zaopatrzeni, żeby mogli się tylko tym zajmować, żeby całe życie skupiło się wokół tego, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim problemom ludzkich grzechów. Kapłan, który składa ofiarę za grzech, może też ją spożywać. Czytamy w 3 Mojżeszowej 6,26. Czyli, że gdy ludzie przynosili ofiary, część każdej z tych ofiar była spalana, była składana w ofierze jako zadośćuczynienie za grzech, ale mięso z tej ofiary, albo jakaś część, albo skóra, były przeznaczane dla kapłanów, dla lewitów, dla tych, którzy tę służbę sprawowali. 3 Mojżeszowa 7,7 do 9 czytamy tak. Ofiary za grzech i ofiary za przewinienie dotyczy to samo prawo. Należeć one będą do kapłana, który dokonuje nimi przebłagania. Do kapłana, który składa za kogoś ofiarę całopalną, należeć będzie skóra tej ofiary. Podobnie każda ofiara z pokarmów, którą piecze się w piecu i wszystko, co przyrządza się w garnku albo na patelni, należeć będzie do kapłana, który ją składa. To jest tylko fragmenci całej nauki o tym, że kapłani mieli udział w tych ofiarach składanych za grzech i innych ofiarach. I oczywiście kapłanom miała towarzyszyć motywacja, żeby tak służyć tym ludziom, tak pięknie tę służbę sprawować i tak troszczyć się o duchową stronę życia Izraelitów, żeby oni jak najmniej grzeszyli. Rozumiemy to? Żeby jak już złożą ofiarę za grzech, którym się przytrafił w tygodniu, jak doświadczą tej ulgi sumienia, żeby im się już nie chciało wracać do tego grzechu, żeby już nie ponawiali swoich grzechów. Taki był cel, dla którego Bóg tę całą służbę powołał. Chodziło o to, żeby ludzie jak najmniej grzeszyli, żeby coraz mniej grzeszyli, żeby w końcu w ogóle nie grzeszyli. Tymczasem, jeśli chodzi o kapłanów,
ktoś gdzieś urodził się w ich główkach taki pomysł, że tak faktycznie grzech ludzi, upadki ludzi, uchybienia ludzi są dla nich okazją do tego, żeby mieć więcej mięska. A mięsko drogie na rynku, no nie? Więc im więcej będą ludzie grzeszyć, tym faktycznie oni będą mieli więcej. Logiczne? No logiczne. I jak się otwiera księgę proroka Ozeasza, to ja zostałem zadziwiony ostatnio, jak w 4 rozdziale, w 8 wersecie o tych kapłanach jest powiedziane tak. Żyją z grzechu mego ludu i ku ich winie kierują swe pragnienia. Kapłani tak się przestawili, że zaczęli żerować na grzechach ludu Bożego. Ich pragnienia szły w tym kierunku, żeby ludzie mieli więcej win, więcej grzechów, no bo w końcu przyjdą i przyniosą różne ofiary i to będzie dla nich. To będzie dla nich. Zrobią co trzeba i będą mieli. Jak więcej ludzi nagrzeszą, tym więcej będą mieli przychodów, więcej będą mieli jedzenia, będą więcej mieli zaopatrzenia. Dosłownie jest powiedziane, jedzą grzech, no bo ten grzech przekłada się na ofiary, a to się przekłada na mięsko, na łopatkę. Kto nie lubi łopatki? Jak gnięcia jakiegoś. Żyją z ofiar składanych przez mój lud za grzech. Tak, Bóg to widział. Bóg odkrył w tych kapłanach jakąś dziwną motywację. Oni mieli korzystać z tych ofiar, ale nie w taki interesowny sposób, taki brzydki sposób. Oni nie mieli się nastawić na to, żeby ludzie grzeszyli. Oni mieli się nastawić, żeby dobrze złożyć ofiarę, tak tymi ludźmi się zająć, tak, żeby ich wyprowadzać z grzechu, żeby oni więcej do tego grzechu nie wracali. Zobaczcie, niby kapłani służyli ludziom w potrzebie, ale przy okazji coraz bardziej pragnęli zysku. Nie pragnęli wolności od grzechu. Nawet można by było powiedzieć, że jednak by woleli, żeby ludzie nigdy nie przestali grzeszyć. Woleliby, żeby ludzie dalej grzeszyli, bo to będzie dawać im cały czas stały przychód. I stąd prorocy, jak czytamy proroków, to widzimy, jak często prorocy występowali przeciwko kapłanom, przeciwko złym kapłanom, którzy właśnie takie mieli motywacje. Dlatego też prorocy często ginęli, bo kapłani, mając te instrumenty, że mogę złożyć za ciebie ofiarę, albo jak się podpadniesz, to nie dam ci rozgrzeszenia, pociągali za sznureczki. I oczywiście prorocy nie ginęli bezpośrednio z rąk kapłanów, ale kapłani to często inspirowali. Kapłani mieli w tamtych latach ogromną władzę. Więc oto w ludzie Bożym Starego Przymierza zrodziła się jakaś taka dziwna tendencja, że ci, którzy mieli pomagać ludziom, służyć w imię Boże, służyć im, żeby ich wyprowadzać z grzechu, zaczęli robić na tym grzechu interes. Zaczęli tak myśleć, w taki sposób patrzeć, tak oceniać, tak przeżywać tę sprawę. Gdy tak pomyślimy szerzej, tak na całe społeczeństwo, już abstrahując od wiary w Boga, od religii, to widzimy, że właśnie na grzechach ludzkich, na ludzkich słabościach można zrobić najlepszy interes. Zobaczcie, jak to jest. Jaki przemysł dzisiaj ma najlepsze dochody? Przemysł alkoholowy. Toż to przecież nawet jak im akcyzę taką przywalą, to dalej sobie świetnie jeszcze działają, bo to jest dochód, bo chłopaki mogą nie mieć na chleb, na Olszynce i dziewczyny też już niektóre, ale na to piwko zawsze znajdą pieniądze i oddadzą ostatnie pieniądze, pożyczą, uproszą pod sklepem tych pieniędzy, żeby jednak kupić, żeby kupić. To jest biznes.
przemysł tytoniowy, tego dyma. Bez tego dyma nie może żyć, po prostu trzęsie, nie? On musi, nie? Narkotyki, to już w ogóle jest kosmos, jeśli chodzi o dochody. Przemysł pornograficzny, to właśnie wszystko żeruje na ludzkich słabościach, ludzkich grzechach. I ktoś, kto w tym przemyśle funkcjonuje, nie modli się nigdy: o Boże, spraw, żeby ludzie przestali pić, palić i tak dalej. On tylko zaciera ręce. Jakby tu dotrzeć do tych młodych tam, do tej podstawówki, zaczyna się rok szkolny, mają już teraz, jak tam dotrzeć, żeby jak najszybciej ich zainfekować, jak najszybciej, żeby oni chwycili ten bakcyl i żeby popadli w jakieś uzależnienie, no bo wtedy będziemy im podawać i będziemy żerować na ich grzechach. Systemy religijne, okazuje się, że działają według tego samego klucza. Grzech, pragnienie czy potrzeba uporządkowania swojego życia przed Bogiem, bo w każdym człowieku jest jakaś myśl, że jest Bóg, inni mówią siła wyższa, są jakieś zasady, jakaś etyka, no i trzeba to jakoś tam co, tak duszę trochę oczyścić co jakiś czas przynajmniej, jakoś tam coś zrobić takiego, żeby trochę uspokoić sumienie. I religia, ona właśnie wychodzi naprzeciw tym potrzebom ludzi, wychodzi, ale nie wychodzi tak, żeby tym ludziom naprawdę pomóc, żeby ich uwolnić od tego, żeby ludzie się stali szczęśliwi, żeby żyli uświęconym życiem, tylko żeby ich zostawić w tym stanie, żeby oni musieli regularnie przychodzić do spowiedzi, przychodzić po rozgrzeszenie, regularnie, żeby można było pociągnąć ich za jakieś tam, rozumiecie, nawet jak umrą, to żeby jeszcze móc pociągać jakieś zyski, bo się wmawia, że jak się pani będzie modlić za swoją babcię, pani dam na mszę, to skróci pani męki czyśćcowe dla tej babci. No i co kobieci? No nie ma specjalnie pieniędzy, ale myślę, no tej babci, no taka babcia taka była, no ale żeby się miała tak długo męczyć w tym czyśćcu, no to że dwie dychy, trzy dychy, czy tam ile. Proszę księdza, proszę się pomodlić, na mszę daję za duszę mojej babci i tak dalej. System religijny bez końca żeruje na ludzkich grzechach. Taki jest to mechanizm. To jest źródło dochodów. To grzeszność ludzi to lukratywny interes. I w świecie, i w kościele w wielu wypadkach. Wszystko tak jest skonfigurowane, aby ludzie wciąż grzeszyli i aby wciąż byli w potrzebie, aby byli uzależnieni od posługi kapłanów. Wobec tego, czy jest jakieś wyjście, czy jest jakaś nadzieja, czy jest jakiś sposób na to, żeby się wyrwać z tego stanu, że uczucia, że ktoś na tobie żeruje, że cały czas ktoś na tobie żeruje, na twoich grzechach żeruje, na twoich słabościach żeruje. O, jest. Alleluja. Jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o arcykapłanie, doskonałym arcykapłanie, który złożył ofiarę za nasze grzechy i to złożył ją raz na zawsze. I jedną ofiarę złożył. Ofiarę, która jest spełnieniem wszystkich tych ofiar. Jakby ilekolwiek byśmy tam nie odkryli, czytając Księgi Mojżeszowe, ile tych ofiar tam nie było, to w Jezusie Chrystusie wszystkie te ofiary zostały spełnione. Jedną ofiarą. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan, czytamy w Hebrajczyków w 7 rozdziale, 26 wersecie. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan, bo ci żerowali, bo ci żyli z naszych grzechów, żyli z naszych ofiar, zjadali nasze ofiary, myśleli tylko, ażeby nagrzeszył, żeby jak najwięcej nagrzeszył, żeby musiał złożyć znowu ofiarę. Taki właśnie był nam potrzebny arcykapłan. Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo. Taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu.
On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie. Aha, czyli po pierwsze mamy tutaj objawienie, że już nie ma dużo ofiar, nie ma potrzeby ciągłych ofiar, już nie ma możliwości, żeby i za to, i za tamto, i za to, za to przewinienie, i za to, i nawet jakbyś chciał się trochę bardziej podać, to też jeszcze ofiarę musisz złożyć, że już nie ma tego. Jedna doskonała ofiara. To jest pierwsza, bardzo ważna myśl. A po drugie, tą jedną ofiarą, on, czytamy w Hebrajczyków 10:14, uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Czyli, że to nie jest tak, że ta jedna ofiara i ta jedna ofiara ciągle musi być powtarzana, jak na mszy katolickiej, tylko ta jedna ofiara została raz złożona i ona działa na cały czas. Ona usprawiedliwia, ona czyni świętymi tych, którzy w nią uwierzą, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Czyli już nie ma potrzeby ponawiania. Hej, widzicie? Skończyło się żerowanie na naszych grzechach. Nikt nie może już dłużej żerować na naszych grzechach, jeśli my to odkryjemy, jeśli zobaczymy tę prawdę, jeśli to zrozumiemy. Bo ofiara Chrystusa ma skutek uświęcający, ma skutek załatwiający problem grzechu na zawsze. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa kończą się ludzkie możliwości żerowania na naszej grzeszności. Koniec. Czytamy, że już nie musimy płacić za przebaczenie i oczyszczenie. Kolosan 2:14. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Alleluja. Załatwił sprawę. Trzeba w to uwierzyć. Trzeba w to całym sercem uwierzyć. On też uwalnia nas od mocy grzechu. Gdy naprawdę do Niego się zwracamy, to nie tylko otrzymujemy przebaczenie, oczyszczenie, a ta moc grzechu w nas dalej zostaje, ta fabryka grzechu cały czas pracuje i tylko zostaniemy oczyszczeni i wyjdziemy i zaraz za chwilę znowu to samo i znowu pełno i znowu trzeba iść i trzeba tego. Nie, On nas uwalnia od mocy grzechu. Już nie jesteśmy pod władzą grzechu, gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa. On powiedział tej dziewczynie, tej kobiecie, którą przyłapano na cudzołóstwie, idź i odtąd już nie grzesz. I gdyby to było niemożliwe, to Jezus by jej nie wysyłał do robienia czegoś, co jest niemożliwe. On ją wysyłał, ponieważ wiedział, że to jest możliwe, żeby człowiek, któremu zostało przebaczone, który nie został potępiony, żeby poszedł i już więcej nie wracał do swojego grzechu. To jest możliwe. Takiego mamy arcykapłana. On załatwia problem grzechu na raz, na zawsze. Już nie potrzeba więcej tego ponawiać. Oczywiście zdarza się nam, że dajemy się złapać, ściągnąć z powrotem, powtórzyć jakiś grzech w naszym życiu. Zdarza się nam upaść. Pierwszy list Jana, 2 rozdział mówi, dzieci moje, drogie dzieci, w nowym przekładzie, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Więc nawet jeżeli się chrześcijaninowi prawdziwemu zdarzy upaść, zgrzeszyć, to nikt dalej nie może żerować na jego grzechu. Nie może korzystać na jego grzechu, bo ten chrześcijanin wie, że ma opiekuna w niebie, Jezusa. I może przyjść w modlitwie do Jezusa i przeprosić Go i poprosić o przebaczenie. I On, jak przeczytaliśmy, jest przebłaganiem za nasze grzechy. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Nie trzeba dawać na mszę, nie trzeba w ogóle płacić, bo On zapłacił wszystko. Raz na zawsze zapłacił. Nie trzeba już żadnego haraczu za tak zwane posługi religijne, licząc na jakieś rozgrzeszenie, które zostało wymyślone przez ludzi. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Więc spójrzmy. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa wydostajemy się z żelaznych objęć żerującego na nas systemu religijnego. Wydostajemy się przez wiarę. Czy to jest zrozumiałe, co mówimy? Wszyscy to rozumieją?
Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tak jest powiedziane. I oczyszcza w sposób doskonały, usprawiedliwia. Więc dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, bracie, siostro, nikt już więcej nie będzie żerować na tobie. Nikt już nie będzie robić na tobie interesu. Na twoich grzechach nie będzie robił interesu. Nie ma prawa już robić interesu. Oczywiście on by chciał dalej robić, ale ty, oświecony przez Słowo Boże, ty we wierze w Jezusa Chrystusa możesz się temu sprzeciwić. Możesz się od tego uwolnić. Oczywiście trzeba tutaj w tym miejscu powiedzieć, że i w Nowym Przymierzu jest nam potrzebna posługa duszpasterska, potrzebna nam jest posługa duchowa. W Kościele Jezusa Chrystusa jest też taka posługa ustanowiona. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Widzimy, że myśl jest podobna. Tak jak Bóg powoływał kapłanów w Starym Przymierzu, żeby oni składali ofiary za lud i żeby wyprowadzali ludzi na prostą, żeby ich motywowali, żeby ich pouczali, żeby żyli pięknie i w sposób szczęśliwy przed Bogiem, tak Bóg powołał różne służby w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, po to, żeby wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Czyli, że ludzie posługujący duchowo dzisiaj pośród zborów, pośród ludzi wierzących, mają mieć na cel to, żeby wszyscy wierzący stawali się coraz bardziej zdolni do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Nie chodzi w nowotestamentowej posłudze duchowej o to, żeby lud Boży był podzielony na kler i laikat. Że my jesteśmy od tych duchowych rzeczy, a wy jesteście od tego, żeby tam ofiary złożyć. Posiedzieć, posłuchać, ofiary złożyć. Duchowi ludzie, pełni Ducha Świętego mają zawsze to na celu, żeby zbudować innych, żeby wszyscy wierzący byli coraz bardziej zdolni do tego, żeby sobie wzajemnie usługiwać. Oczywiście nauka apostolska podkreśla słuszność materialnego zaopatrzenia tej służby duchowej. To czytamy w Nowym Testamencie. 1 Koryntian 9, 13 jest napisane, czy nie wiecie, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, czyli nawiązuje do tego, jak to było z kapłanami w Starym Przymierzu, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza. Podobnie Pan ustalił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli. To nie jest żadne zadziwienie. Czytamy w 11 wersecie, jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Apostoł Paweł pisał do wierzących w Koryncie. To jest pewna prawidłowość, nie ma w tym nic dziwnego. Chyba, że byłoby tak, że duchowni zaczynają żerować na ludziach, zostawiając ich w ciemnocie, zakazując im czytania Biblii, nie dopuszczając ich, tylko mówią, nie czytaj tego, bo ci się w głowie przewróci, nie wolno, to nie jest do zrozumienia dla ciebie, zwykłego człowieka i tak dalej, bo my, doktory, my, duchowni, my jesteśmy od tego, żeby wykładać wam, wyjaśniać to wszystko. Nie? I to wtedy znowu wkracza ten sam duch tego żerowania na niewiedzy ludzkiej, żerowania na ich grzeszności. Pełni Ducha Świętego słudzy Ewangelii nie żerują na ludzkiej grzeszności, bo my nie jesteśmy bowiem jak wielu kupczących Słowem Boga. Jesteśmy ludźmi, którzy ze szczerych pobudek, posłani przez Boga i przed Jego obliczem, przemawiają w Chrystusie. Apostoł Paweł pisał o ich służbie. My nie kupczymy Słowem Boga. Pan mówił do swoich uczniów, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie może to polegać na tym, że robi się jakiś interes na tym. Bracia i siostry, przyjaciele, są ludzie, którzy na naszej potrzebie Boga chcą ubić jakiś interes. Tak to jest niestety. Spotykamy różnych ludzi na świecie. Zdarzają się osobnicy,
którzy w imię służby Bogu chcą żerować na ludziach wierzących, drenować im kieszeń, chcą zawsze jakoś wyciągnąć pieniądze. Świadomi swojej grzeszności, pragnąc podobać się Bogu, jesteśmy gotowi wszystko przyjmować za dobrą monetę i często myślimy, że to tak trzeba, że to tak ma być. Ale po to dzisiejsze słowo, żebyśmy zrozumieli, że nikt nie ma prawa na nas żerować. Że Jezus Chrystus swoją doskonałą ofiarą uwolnił nas od tego. Że jesteśmy wolni. Są ludzie, którzy dają się w coś takiego wciągnąć. Kiedyś w zborze w Koryncie było coś takiego, że przyszli ludzie, którzy zaczęli urabiać umysły wierzących i apostoł potem taki oburzony pisał do nich: znosicie też, gdy was ktoś zniewala, gdy was ktoś obiada, gdy ktoś wykorzystuje, gdy się nad wami wynosi, gdy po twarzy bije. Część tych wierzących w Koryncie zostało doprowadzone do tego, że jacyś ludzie, wcale nieprawdziwi duszpasterze, pełni Ducha Świętego, ale tacy samozwańczy przywódcy religijni zaczęli tak właśnie tych wierzących wykorzystywać. Słowo Boże otwiera nam oczy, żebyśmy się temu nie poddawali, żebyśmy byli wolni. Tak apostoł otwierał oczy wierzących w Galacji. Zabiegają o was nie za szlachetnych pobudek, czynią to, aby was odłączyć. Chcą, byście potem wy o nich zabiegali, tłumaczył im, że to, że się tak kręcą tacy niektórzy ludzie, tacy nauczyciele, tacy przywódcy, tak się zabiegają, tak pamiętają zawsze o urodzinach, tak zawsze o wszystkim pamiętają, tak zawsze się troszczą, tak okazują zainteresowanie, to po to jest powiedziane, nie ze szlachetnych pobudek, tylko żeby ubić jakiś interes, żebyście wy potem o nich zabiegali. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli rozumiesz, czym jest ofiara Chrystusa, to nikt już na tobie żerować nie będzie. To już nikt nie ma prawa na tobie żerować. To jesteś wolny do tego, żeby całą chwałę i wdzięczność oddawać Panu, a Jemu nie trzeba nic płacić. On dał nam swoje zbawienie z łaski, nie z uczynków. Dał nam za darmo i my możemy z tego korzystać i możemy się z tego radować. I chciałbym, żebyśmy za to Panu podziękowali. Powstańmy, bracia i siostry. I zachęcam, byśmy chwilkę spędzili razem w modlitwie, zanim zaśpiewamy jeszcze pieśni, posłuchamy pieśni i poprosimy brata Gabriela, aby nas poprowadził w Wieczerzy Pańskiej. Zechciejmy chwilę czasu spędzić w modlitwie. Ucieszmy się z tego, że zostaliśmy przez Jezusa Chrystusa, Jego ofiarą, wyzwoleni z tych sideł żerowania na nas. Z tego nieszczęścia, że ktoś na nas robi interes, na naszych upadkach, na naszych grzechach robi jakiś interes. Podziękujmy Panu, że On nas wyzwolił, że nam podarował zbawienie, że umorzył nam wszystkie długi, że zapłacił cenę naszych grzechów, wszystkich naszych grzechów. Dziękujmy Panu. Jeśli ktoś by chciał podnieść głos w modlitwie, choćby w paru zdaniach, to właśnie w takich krótkich modlitwach, niech ta wdzięczność zostanie wyrażona Panu Jezusowi. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem, mym zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Oddaj mi wieki, On, aleluja, taki na wieki, On. Jeszcze raz. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. O, taki na wieki mój, aleluja, taki na wieki mój. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, aleluja, Bóg Abrahama. Panie Jezu, Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, aleluja, Bóg Abrahama.
mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. On daje wolność mi, alleluja. On daje wolność mi. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, alleluja, Bóg Abrahama. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, alleluja, Bóg Abrahama. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą. Tak i na wieki mą, alleluja, tak i na wieki mą. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, alleluja, Bóg Abrahama. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królów króli, Panów Pan, Bóg Abrahama, alleluja, Bóg Abrahama. Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie. On daje wolność mi, alleluja. On daje wolność mi. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew.